Marcin Dor. Major opóźnia akcję. Czyta Jacek na podstawie sztandaru młodych. Rozdział pierwszy. Nadeszła moja kolejka. Wsadziłem głową w okienko i zobaczyłem drobnego człowieczka z szczeciniastymi brwiami koloru kawy z mlekiem łysego w satynowych na rękawnikach. Siedział za biurkiem. Odchylony na oparcie krzesła, byłbym poszedł o zakład, że pod kościstym tyłkiem ma okrągłą poduszkę z mikrogumy. Zawód. Głos miał skrzeczący, zachrypnięty, z przyświstym chronicznego brąchitu. To zależy, odparłem. Różne się rzeczy w życiu robiło. Zawód, powtórzył. Wyuczony. Jakie pan ma kwalifikacje? Dyrektorskie. Zrobiłem do niego oko. Może być etat wiceministra. A ministra nie, zapytał słucho. Nie, odparłem. Minister zarabia niewiele więcej, a odpowiedzialność cholerna. Wolę być wice. Urzędnik roześmiał się, szczerząc porcelanowe eleganckie zęby. Jego protetyk musiał być wybitnym fachowcem. Twaniak z pana powiedział: Dla takich twaniaków trudno znaleźć coś właściwego. Roboty budowlane, wolne żarty, zmarszczyłem się, pan mnie nie docenia. Roboty drogowe, zakład oczyszczania miasta, tos, mycie samochodów, wyliczał monotonnie, nawet nie zaglądając w papiery. Ma pan może jakąś szatnię w kawiarni? znów roześmiał się porcelanowo. Albo etat sprzedawcy w komisie, co? Trafił pan, skinąłem. Może być jedno albo drugie. Nie może, westchnął, tylko to, co wyliczyłem. Przy myciu samochodów można nieźle zarobić, niech pan to weźmie. W naszym kraju nie szanuje się ambitnych ludzi, powiedziałem głośno, budząc śmiech w kolejce. Jak się zwolni etat w komisie, proszę do mnie zadzwonić. Uszanowanko, panie naczelniku. Wycofałem głowę z okienka. Przemierzyłem mroczną salę o ścianach wyłożonych kafelkami jak w dworcowej, zatrzymałem się nieopodal drzwi i wyłuskałem z kieszeni paczkę sportów. Obok wystrzelił gazowy płomek zapalniczki. Właściciel Ronsona był niemłodym, szpakowatym mężczyzną, ubranym w zamszową marynarkę i koszulkę polo rozpiętą pod szyją. Koszulka była beżowa, o tą jaśniejsza od marynarki. Taki szczegół zdradza klasy faceta. Nie udało się, zapytał. Wyjątkowo nie, powiedziałem. Czasami ma prawo się nie udać. Ministerstwa, komisy i szatnie są mocno obsadzone. Powiedział, uśmiechając się, szpakowaty. Spóźnił się pan. Ze mną zawsze tak. Puściłem w górę kłąb dymu. Nigdy nie mogę zdążyć. Kreczet. Szpakowaty wyciągnął do mnie rękę. Napije się pan ze mną kawy. W sąsiednim budynku jest sympatyczny barek. Tomasz Bur. Uścisnąłem sękatą niespodziewanie silną dłoń. Pan też szuka roboty? Szpakowaty nie odpowiedział, uśmiechnął się tylko i poprowadził mnie do wyjścia, ściskając za łokieć. Dzień był upalny, od asfaltu i płyt chodnika buchały fale żaru. W barku pod sufitem leniwie krążył wentylator. Usiadłem na okrągłym stołku, kreczet przyniósł dwie kawy i dwie butelki piwa Fully Light. Zaczęliśmy od piwa, bo było zimne, z lodówki. Ma pan do mnie interes? spytałem. Uprzedzam, że jeśli chodzi o te rzeczy, załatwiam je z dziewczętami. Bez obaw, powiedział Kreczet, przyglądając mi się, jakbym był dziełem sztuki w Muzeum Narodowym. Co pan robił dotychczas? Przestałem chodzić do kościoła, bo nie lubiłem się spowiadać. Nieźle. Kreczet uśmiechnął się, podsunął mi pod nos paczkę karmenów. Jeśli szuka pan dobrej posady, musimy przedtem pogadać. Może znajdę dla pana coś ciekawego. Interesują mnie etaty od trzech tafli wzwyż, powiedziałem. Co pan robił dotychczas? Rozgniotłem karmena, zmiękczyłem go, kreczet błysnął płomykiem gazowym. Wytworna zapalniczka, otęciowo liśniące cacuszko w kształcie rakiety, z regulacją długości płomienia. Tysiąc w komisie. Siedziałem. Jak długo i za co? Dwa latka, drogi panie Kreczet. Za niewinność. Który paragraf? Po sporcie Carmen smakuje wyjątkowo. Odpiłem łyk piwa i zacząłem puszczać drobniutkie kółeczka obserwując, jak je porywa i rozszarpuje wir powietrzny od wentylatora. Pan jest adwokatem czy prokuratorem? Kreczet mrugnął do mnie, odstawił piwo i wziął się za kawę. Trzymał filiżankę dwoma palcami, mały odsuwając daleko. Jest taki jeden paragraf, powiedziałem. Na temat mienia społecznego, może pan słyszał. Wyjątkowo wredny paragraf. Owszem, przytaknął kreczet. Niech pan opowie, jak to było. Jeśli się dogadamy, nie będzie pan żałował. Skończyłem piwo i poprosiłem o jeszcze jedną butelkę. Szukam tu kogoś, mruknąłem. Już trzeci tydzień. Jeśli go znajdę, będzie po kłopotach. I nie może pan znaleźć? Nie. A kto to jest? Zawahałem się. Kreczet spojrzał na mnie zachęcająco. Położył mi dłoni na ramieniu. Lulek, powiedziałem. Kreczet cofnął rękę. Wyciągnął z kieszeni złożoną we czworo białą chusteczkę i hałaśliwie wydmuchnął nos. Widocznie potrzebował czasu. Lulek, powtórzył cicho, rozciągając sylaby. Zna go pan. Kumpel, rzuciłem. Mój najlepszy, a pan go. Daremny trud nie dał mi dokończyć, lulka pan nie znajdzie. Przechyliłem się przez stolik i zajrzałem w oczy kreczetowi. Były piwne z żółtymi centkami, jak u starego kota. Co pan wie o lulku? Zapytałem półgłosem. Tylko szczerze, kreczet ja nie lubię kawałów. Milczał. Nie spiesząc się popijał kawę, która zdążyła już wystygnąć. Wyglądał na zamyślonego. Potem odstawił filiżankę, poszedł do baru i uregulował rachunek. Skinął na mnie. Wyszliśmy. Ulica chlusnęła mi w twarz suchym wrzątkiem. Kreczet dalej milczał, ale szedł pewnie, długim, elastycznym krokiem. Musiał być młodszy. Niż sądziłem, albo mieć doskonałą kondycję. Weszliśmy do parku. Pod drzewami było trochę chłodniej. Usiedliśmy na ocienionej ławce pomalowanej czerwoną olejną farbą. Kreczet znów podsunął mi karmeny, trzasnął rązonem. Jak cię nazywają? Uśmiechnąłem się. Dość obcesowo przeszedł ze mną na ty. Tom. Lulek nic mi o tobie nie mówił, odezwał się po pauzie. Pamiętałbym. Lulek nie jest gadatliwy. Co z nim? Ale to się da sprawdzić, ciągnął, jakby nie słysząc pytania. Jest kontakt na niego. Spojrzał na mnie badawczo, z uwagą. Chwyciłem go za rękaw. Zamrz był miękki, cieniutki, najlepszego gatunku. Gdzie jest Julek? Naprawdę nie wiesz? Kreczet uwolnił rękaw, przesunął dłońmi po włosach. Była duża draka trzy tygodnie temu. W ekspresie pisano na pierwszych stronach. Trzy tygodnie temu jeszcze kiblowałem, mruknąłem po pauzie. Kreczet wyciągnął nogi. Zdjął marynarkę i troskliwie ułożył ją na oparciu ławki. Wyglądało. Że ma zamiar solidnie odpocząć i korzystając ze słońca przyrumienić bladą, ascetycznie szczupłą twarz. Cztery razy byłeś w pośredniaku, powiedział sennie. Prowadzisz wóz? Prawko pierwszej kategorii. Uśmiechnąłem się. W złych czasach byłem kierowcą autobusu. A bo co, panie Kreczet? Nie spieszył się z wyjaśnieniem. Zamknął oczy i cmokał wargami, jakby ssał promienie słoneczne. A bo co, panie Kreczet? Powtórzyłem z irytacją. Nie lubię gadać na darmo. Gorąco mi tutaj. Spieszę się. Dokąd? Nawet nie otworzył oczu. Mam taką jedną. Czeka na mnie. Chce pan czegoś, nie tak nerwowo. To. Najpierw chcę wiedzieć, Skąd pochodzisz, bo tutejszy przecież nie jesteś. Wstałem z ławki. Kreczet na ułamek chwili uchylił lewą powiekę. Skąd jestem, tam nie wrócę, powiedziałem. Pan już wie, dlaczego przestałem chodzić do kościoła. Uszanowanko, panie Kreczet. Siadaj. Nie usłuchałem. Stanąłem w rozkroku i popatrzyłem z góry na Kreczyta. Musiał mieć jednak około pięćdziesiątki. Lisia twarz. Lisia czy wilcza? W każdym razie miał w twarzy coś zwierzęcego, jakąś drapieżną przebiegłość. Przedtem tego nie zauważyłem. Siadaj, mówię. Wiedziałeś, że lulek zaglądał do po średniaka? I nie czekając na odpowiedź. Możesz zarobić u mnie. Potrzebuję człowieka z głową i prawem jazdy. Ile spytałem. Warunki do uzgodnienia uśmiechnął się leniwie Będziesz zadowolony Tom. Usiadłem obok niego na ławce, zapaliłem sporta tym razem nie pośpieszył się z ogniem. Jeden warunek z góry powiedziałem Nie chcę znowu kiblować niech pan to weźmie pod uwagę, panie Kreczet. W porządku. Skinął głową, nie otwierając oczu. Interes czysty jak dziewczynka w porządnym burdelu. Przyjedź jutro do Giocondy. O drugiej. Wiesz, gdzie to jest? Znajdę. Róg Świerczewskiego i Topolowej. O drugiej punktualnie. Wyciągnął do mnie rękę. Ująłem ją i przytrzymałem. Jeszcze drobiazg, szefie. Muszę mieć na tramwaj. Żeby dojechać jutro do tej giocondy. Kreczet uśmiechnął się, wyciągnął portfel z tylnej kieszeni spodni i z portfela banknot stu złotowy. Wręczył mi go. Przepraszam, skłoniłem się. Zupełnie zapomniałem, że nie jeżdżę tramwajami. Tylko taksówki. Więcej nie dostaniesz, rzucił oschle. Nie jestem z opieki społecznej. Jutro o drugiej w giocondzie. Westknąłem. Skłoniłem się raz jeszcze i ruszyłem wolno aleją w stronę śródmieścia. Było mi gorąco w welwetowej kurtce. Zdjąłem ją i przerzuciłem przez ramię. Zerknąłem za siebie. Kreczet dalej siedział na ławce, delektując się słoneczną kąpielą. Ciekawe, czy masz rzeczywiście kontakt z Lulkiem? Jeżeli tak, Lulek powinien dać mi niezłą rekomendację. Marta wbiła się w róg otomany, z kuglarską szybkością operując parą drutów. Pół swetra było już gotowe. Ściągnęła wzór z francuskiego żurnala, miała talent do kopiowania, sweterek będzie szałowy. Masz coś do jedzenia, spytałem. Zdjęła okulary i położyła je na różowej pleciące. Gdy zeskoczyła z otomany, szlafrok rozchylił się. Gdyby była amerykańską aktorką... Ubezpieczyłaby swoje nogi na ładną sumkę. Powiedzmy 100 tysięcy dolarów. Miały tę wartość. Zgrabne łydki spotyka się dosyć często, ale wówczas uda są albo za tłuste, albo zbyt umięśnione. Nogi marty były skomponowane klasycznie, posągowo. Uda, łydki, kolana jak na reklamie, pończoch piersi też miała reklamowe. Strome i twarde. Na takich byle płócienny stanik wygląda jak arcydzieło gorseciarskie. Aż dziw, że nie jest modelką. Żaden dziw. Jak można być modelką ze szuramą od podbródku do kości policzkowej? Gruba czerwona krecha, której nie osłoni żaden krem czy puder. Modelka musi się obracać, nic wystarczy sam śliczny lewy profil. Gdyby w dzieciństwie, kiedy rozcięła sobie twarz butelką, Trafiła w ręce dobrego chirurga. Blizny zapewne nie byłoby znać. Chirurgia radzi sobie z takimi rzeczami, ale nie po piętnastu latach. Dla rodziców Marty nie miało to wówczas znaczenia, grunt, że się goiło. A urzędniczce pocztowej Szurama nie przeszkadza. Za tysiąc dwieście złotych miesięcznie można mieć bliznę. Ogórkowa. Zjesz? Postawiła przede mną głęboki talerz napełniony zupą aż po krawędzie. Zabrałem się do jedzenia. Byłem paskudnie głodny. Patrzyła na mój pośpiech łapczywy i uśmiechała się leciuteńko ze współczuciem. Nic się nie martw, mruknąłem, przełykając ostatnią łyżkę. Już jest w porządku. Spotkałeś tego kolegę? Nie. Kogo innego? Ale od jutra będę zarabiał. Odeszła do kuchni, po chwili wróciła, niosąc wielką porcję makaronu z mięsem. Makaron był podsmażony, chrupiący. Wiedziałam, że przyjdziesz i że będziesz głodny. Dlaczego do mnie nie zadzwoniłeś? Nie mogłem odpowiedzieć, bo miałem pełne usta. Uśmiechnąłem się przepraszająco. Marta skuliła się na otomanie, włożyła okulary i zaczęła śmigać drutami. Wyglądała na czternastolatkę. Jaką pracę dostałeś, spytała, kiedy skończyłem jeść. Myślę, że niezłą, odparłem. U jednego faceta. Znowu. Przysiadłem się do niej na otomane. Objąłem. Rzuciła druty i wsparła mi głowę na kolanach. Okulary wcale jej nie szpeciły, przeciwnie. Tym razem będę ostrożniejszy, powiedziałem. Nie dam się wrobić. Zgasiłem światło. Ciało Matty było chłodne, o wiele chłodniejsze niż moje. Miałem w sobie jeszcze żar upalnego dnia, wilgotną spiekotę. Marta uwolniła mnie od tego. Wsłuchiwałem się w jej oddech, równy najpierw, potem coraz szybszy. Potem przestałem słuchać. Potem Marta zapaliła światło i podała mi papierosy. Nie chcę, powiedziała. Nie mogą cię znowu zamknąć. Musisz być ze mną. Nie zamknął, mruknąłem sennie. Jak długo siedziałeś? Tom, już ci mówiłem trzy lata. Dlaczego nie chcesz powiedzieć, co zrobiłeś? Nawinąłem na palec jasne pas mojej włosów. Kiedy wyjąłem palec, uformowały się w pukiel. Z takimi włosami nie trzeba sobie robić trofałej. Nieważne, co zrobiłem. Ale teraz bądź ostrożny, błagam cię, Tom. Musisz kombinować. Takie życie, powiedziałem. Za uczciwość kiepsko płacą. Niby tak, zgodziła się. Tylko uważaj, na pewno wtedy ktoś cię wrobił, żeby to się nie powtórzyło. Będę ostrożny, zapewniłem, znów zacząłem się bawić jej włosami, które lnianym potokiem obsypały poduszkę, sięgając prawie do podłogi. Nie przeszkadza ci to, spytałem nagle. Co? Nie zrozumiała. Że kombinuję. Wiesz, Pogłaskała mnie po policzku opuszkami palców. Widziałem, jak się uśmiecha. Chcesz sprawdzić, czy jestem frajerka? Możesz na mnie liczyć, Tom, w razie czego? Boję się tylko, żebyś nie wpadł. Twój narzeczony też był lewy? Milczała. Odsunęła się ode mnie, może dlatego, że byłem gorący i zgrzany. Temperatura w pokoju dochodziła pewnie do trzydziestu stopni, wieczór był duszny tak samo jak dzień. Wiedziałem już, że miała narzeczonego, chodzili ze sobą parę lat, opowiadała mi o tym. Nie powiedziała tylko, dlaczego ze sobą zerwali. Był. Siedzi. Ale się krył przede mną, nic nie wiedziałam. Dureń. Roześmiałem się. Nie rozumiała mojego śmiechu, popatrzyła zdziwiona a ty sama zapytałem przyznaj się, też chyba trochę kombinujesz. Co można wykombinować na poczcie? Fakt. Taka, co stempluje znaczki, niewiele potrafi skombinować. Ale gdybyś miała okazję nie mam. Usiadłem na Otomanie. Zapaliłem następnego papierosa. Potem uśmiechnąłem się ironicznie. Zasłuchasz, mała. Rozumiem, dobrze ci ze mną, ale wolałabyś, żebym był uczciwy facet. Taki na dobrej posadzie, co to odkłada na samochód, kupuje meble na raty, dostaje kwartalną premię. Zgadłem? Poruszyła głową, włosy zmieniły układ na poduszce. Takich też zamykają, powiedziała. Przychodzi kontrola znik, uj cześć. Już lepiej kombinować prywatne niż państwowe. Nie zrozumiałaś mnie, rzuciłem z irytacją. Ja mówię o facecie naprawdę uczciwym. Takim, co nie kombinuje. O gościu z czystymi rękami i czystym sumieniem, który nie musi się bać Nik, u ani glin, ani w ogóle nikogo. Czy to nie piękne, mała? Piękne, zgodziła się po pauzie. Ja jestem taka piękna. Zarabiam 1200 na miesiąc i jakbym mocno oszczędzała, mogę raz na rok kupić sobie kieckę. Nie masz fachu. Gdybyś umiała robić coś konkretnego, zarabiałabyś więcej. Wiesz, ile zarabia kosmetyczka? Albo masażystka? Marta uniosła się na łokciach i popatrzyła na mnie z jakimś bezradnym zdziwieniem. Roześmiałem się głośno, dym z porta wdarł się do płuc, wstrząsnął mną, a kaszlu. Śmiech i kaszel. Marta westchnęła. Podniosła się z otomany i wyjęła ze schowka pościel. Robisz mnie w konia, powiedziała. Jeszcze zobaczysz, jaka jestem. Możesz na mnie liczyć. Przekonasz się kiedyś, żebyś tylko nie wpadł. Wychodzisz? W jej oczach zobaczyłem przestrach. Zaraz wracam, uspokoiłem ją. Muszę zatelefonować do tego faceta. Będę z powrotem za parę minut. Wyszedłem. Było parno. W powietrzu wisiał kurz i odór spalin. Znalazłem w kieszeni pięćdziesięciogroszówkę i wszedłem do budki telefonicznej. Automat na szczęście nie był zepsuty. Gioconda. Obszerne wnętrze przypominające kształtem i formą beczkę, olbrzymią przewróconą kać, okrągła podłoga, ściany z wygiętych ku górze desek, pospinanych żelaznymi obręczami. Kontuar, beczka, stoliki, antałki. Na wprost wejścia, podświetlona jarzeniówkami, reprodukcja Monelizy. Jako ołtarz? Brak tylko kwiatów i świec. Kreczeta jeszcze nie było. Nie było również drugiej, zbliżała się dopiero. Za cztery minuty. Kazałem sobie podać kawę i pięćdziesiątkę ormiańskiego koniaku dwin, wcale nie gorszego od najlepszych francuskich. Ktoś mi opowiadał, ormiański plantator winogron, jeszcze za carskich czasów, chciał kupić od ojców miasta Cognac tajemnicę produkcji ich sławnego napoju odmówili Wówczas faniak Ormiański posłał do Francji swego syna który najął się do wytwórni koniaku jako zwykły robotnik i wywonchał najpilniej strzeżone tajemnice Tata machnął koniaczek który zdobył kopę medali na festiwalu alkoholowym kosząc francuzów jak pod Borodino Jak się masz Tom Widzę że jesteś punktualny Na początek bardzo dobrze tym razem kreczet miał na sobie piaskowy garnitur z połyskiem, białą koszulę i modny ciemnobrunatny krawat fukośne żółte pasy. Wyglądał jak starzejący się amant z hollywoodzkiego filmu dozwolonego od osiemnastu lat. Przepraszam, powiedziałem. Mój krawiec się spóźnia, ale przy następnym spotkaniu nie usiądzie pan z Obdartusem. Mrugnął do mnie. Ruchem głowy przywołał kelnerkę. Szeroko biodrą krasawicę o siwo błękitnych włosach, musiała go dobrze znać, bo wymilili znaczące przyjazne uśmiechy. Pan prezes jak zwykle, i nie czekając na odpowiedź, pomknęła do baru, bufetowy łączył już gin z sokiem pomarańczowym, wrzucił kostkę lodu, przyniosła na tacy, postawiła przed kreczetem oszuronioną szklankę. Znów wymienili takie same uśmiechy, życzliwe, z subtelną poufałością. Świetna dziewczyna, powiedział półgłosem kreczet, nawet w Paryżu zrobiłaby karierę. Niech pan ją sobie zapamięta. Pan, widać, jeszcze się do mnie nie przyzwyczaił, albo coś nie gra. Zobaczymy. Zapamiętam, odparłem, może pan być o to spokojny, tylko czy mam szansę? Masz, mruknął kreczet, znowu przechodząc na ty. Ona lubi dwumetrowców z szerokimi barami, kiedyś miałem jej to za złe, ale minęło. Teraz zwyczajnie się lubimy. Nie jestem stały w uczuciach. Powiedział to jednak z goryczą. Zapewne finał ich zażyłości nie budził w nim wspomnień miłych. Tacy jak Kreczet, pomyślałem, ze zwarcia lubią wychodzić z ciosem, nawet na sparringu. A dziewczyna może być interesująca. Ja także, uśmiechnąłem się. Nie trawię monotonii. Jeśli nie ma pan nic przeciwko temu, zaproszę ją kiedyś na spacer. Nazywa się Jola. Już czwarty raz zerka na ciebie. Ale nie przyszliśmy tu na dziewczynki, Tom. Kreczet pochylił się nad stolikiem, odpił łyk ginu. Masz pozdrowienia od lulka. Wyszedł. Nie wrzeszcz, kochasiu. Ja mam dobry słuch. Lulek cię chwali, to nam wystarcza. Możemy pogadać o interesach. Gryps z śledczego. Jesteście tu mocni. Kreczet nie zareagował na komplement. Rozpieczętował paczkę karmenów, zapalił sam, zaciągnął się, przesunął paczkę w moją stronę. Prawo jazdy masz w porządku? Już mnie pan o to pytał. Dbam o porządek w swoich papierach. Dostaniesz Moskwicza. Będziesz jeździł po kraju i oferował sklepom galanteryjnym paski do zegarków. Bardzo ładne paski z zagranicznego surowca. Przywołałem kelnerkę, podeszła kołysząc biodrami, uśmiechnięta promiennie. Czy nie sprawię pani kłopotu, jeśli poproszę o jeszcze jeden kieliszek koniaku? Przechyliłem głowę, spojrzałem jej w oczy. Fascynująca uroda. Ma pani w sobie coś urzekającego, pan Nojolu. Już pan zna moje imię, uśmiechnęła się, pogroziła kreczetowi palcem. Zaraz przyniosę koniak. Ostro startujesz, powiedział kreczet, siląc się na żartobliwy ton. Ale do rzeczy chcę, żebyś jutro wyruszył w drogę. Rozumiem. Rozgniotłem w popielniczce niedopałek Carmena. I bardzo żałuję, panie Kreczet. Nie czuję w sobie powołania do komiwojażerstwa. Muszę z żalem odrzucić pańską ofertę i podziękować za życzliwość. Uniosłem się na krześle, ale nie zdążyłem wstać. Kreczet przytrzymał mnie za łokieć. Nie bądź głupi, mruknął. Paski są dla picu, żebyś mógł je pokazać, kiedy cię spytają o cel podróży. W bagażniku jest schowek na prawdziwy towar. Urwał, panna Jola postawiła przede mną koniak, zachybotała biodrami, obrzuciła obiecująco powłóczystym spojrzeniem. Jaki towar? Spytałem, gdy odpłynęła do kontuaru. Nie twoja rzecz, Tom. Teraz ja położyłem dłoni na łokciu krczeta. Popatrzyłem na niego czule, niemal pieszczotliwie, uwielbiam szczerość. Szepnąłem. Stosunki między chlebodawcą i podwładnym muszą układać się na płaszczyźnie wzajemnej szczerości i zaufania. Taki już jestem, szefie. Albo wszystko, albo nic. Kreczet napił się ginu. Ciągnął do końca, aż na dnie została sama tylko przeźroczysta bryłka lodu. Naprawdę nie musisz wiedzieć, powiedział po pauzie. To będą małe, ładnie zapakowane pudełka. Dostarczysz je pod wskazane przeze mnie adresy i odbierzesz należność. Ile to da w skali miesięcznej? Będziesz zadowolony, powiedział kreczet. Co najmniej piątka. Potrzymałem koniak w ustach, delektując się kłóciami w dziąsła i podniebienie. Mam brata, powiedziałem. Zawsze był głupszy ode mnie. Ledwo ukończył szkołę podstawową. Wyuczył się tokarki i pracuje w fabryce. Zarabia miesięcznie pięć tysięcy złotych. Kreczet roześmiał się. Miał równe, zdrowe, bardzo białe zęby. Jeśli będziemy z siebie zadowoleni, poniżej siódemki nie zejdziesz. W porządku? Mniej więcej, powiedziałem. Z jednym zastrzeżeniem, szefie. Broni i narkotyki to niej moja branża. Tu nie Chicago. Kreczet znów się roześmiał, klepnął mnie po ramieniu. W paczuszkach będą artykuły codziennego użytku. Tylko pamiętaj, Tom, bez kawałów. Lulek za ciebie poręczył, ale w życiu różnie bywa. Gdybyś ulotnił się z Forsą, nie zdążysz jej wydać. Wierzę, powiedziałem. Gdyby miało być inaczej, Wolałbym nie pracować dla pana. Kreczet wyjął z portfela czerwony banknot i położył go na firmowym stoliku. Ruszyliśmy do wyjścia. Przy kontuarze otarłem się o Jolę. Zdążyłem szepnąć, że zajrzę tutaj za parę dni, a próbująco skinęła głową. Spotkamy się jutro o ósmej na parkingu przy Placu Zgody, powiedział Kreczet, gdyśmy wyszli na ulicę. Samochód będzie gotów do drogi. Pojedziesz na wybrzeże. Gdańsk? Szczecin? Dowiesz się jutro. Podróż zajmie ci około tygodnia. Kup walizkę i niezbędne rzeczy. Wetknął mi zwitek banknotów, nie licząc wsadziłem je do kieszeni. Kreczet wsiadł do wiśniowego taunusa, skinął mi ręką, maszyna zerwała się, buchnęła mi w twarz strugą spalin. Lubię zrywne wozy. Taki taunus wyciąga pewnie ze 170. Ciekawe, czy dorobię się kiedyś podobnego cacka ze skórzanymi fotelami i 170 siedemdziesiątką na liczniku. Nie miałbym nic przeciwko temu. Marta pierwsza wybiegła z budynku poczty. Dopiero w parę chwil później, gdy przywitała się już ze mną, w drzwiach pojawiła się grupka jej koleżanek. Pomachały sobie z daleka. Na spacer przyjęła propozycję z radosnym uśmiechem. Była to nasza tygodniowa tradycja. Siedem dni temu stanąłem przed nią, tuż przed zamknięciem okienka i poprosiłem o blankiet telegraficzny, a ona w pierwszej chwili odmówiła. Skończyłem pracę, jest pięć po szóstej, niech pan idzie na pocztę główną. Pechowiec ze mnie, odparłem, kiedy spotykam wreszcie wymarzoną dziewczynę. Jest o pięć minut za późno. Odwróciła się do mnie i zobaczyłem bliznę, ale nawet okiem nie mrugnąłem. No więc, spytała, nie pomylił się pan. Nigdy się nie mylę, powiedziałem. Rezygnuję z blankietu, odprowadzę panią, jeśli można. Mieszkam bardzo daleko i mam zazdrosnego męża. Nic dziwnego, że jest zazdrosny, mając tak świetną dziewczynę. Mimo to odprowadzę panią, lubię długie spacery i pojedynki. Wiedziałem, że buja z tym mężem nie nosiła obrączki i uśmiechała się żartobliwie, naprawdę wpadła mi w oko. Pójdziemy do parku. Wtedy poszliśmy do parku, a raczej przez park, bo miało być bliżej, ale nie było. Utknęliśmy na ławce pod kasztanem. Potem wprosiłem się do niej na herbatę i kiedy chciałem odejść przed północą, powiedziała, że mogę zostać. Tym razem mnie, do miasta. Muszę kupić parę drobiazgów. Masz pieniądze? Na walizkę, piżamy i szczotkę do zębów. Zatrzymała się. Puściła mój łokieć. Jej oczy zrobiły się okrągłe jak u kota. Wyjeżdżasz, Tom. Na krótko. Poruszyłem palcami puszysto złote pasmo osłaniające bliznę na policzku. Za tydzień będę z powrotem. Po co kłamiesz? Nie kłamię. Wrócę za tydzień i będą miał pieniądze. Ładny kawał grosza. Wyprawię Ci królewskie imieniny. Moje imieniny są w październiku. To. Koniec między nami. Roześmiałem się głośno, może przesadnie głośno i równocześnie pomyślałem, że jej zależy na mnie znacznie więcej. Niżbym mógł sądzić. Nie musimy czekać do października, powiedziałem. Przeniesiemy Twoje imieniny na lipiec. Będziemy szaleć do Białego Świtu, zapijać się szampanem i rozpakowywać prezenty. Wrócę za tydzień. Przyrzekam ci. Uwierzyła. Niepokój nie zniknął jednak, zmienił tylko przedmiot. Milczała parę chwil, nakłuwając szpilkami rozmiękły od żaru asfalt. To jaka to robota są granice, których nie wolno przekraczać. Odwróciłem Martę twarzą do siebie, ścisnąłem palcami szczupłe ramiona. Mocno skrzywiła się, lecz nie jęknęła. Zapamiętaj sobie raz na zawsze wycedziłem. Moja robota nic cię nie obchodzi. Żadnych pytań. Boję się o ciebie. Moja robota nic cię nie obchodzi, powtórzyłem, wzmacniając nieco uścisk. Zapomnij o tych rzeczach. Wyjeżdżam na tydzień, i za siedem dni wrócę. To ci musi wystarczyć. Koleżanki pytają mnie o ciebie. Widzą, jak czekasz przed pocztą. Co im powiedzieć? Powiedz, że jestem elektrykiem. Bardzo piękny zawód. Wyjeżdżam od czasu do czasu elektryfikować wieś ojczystą i studiuję zaocznie na politechnice. Możesz opowiadać, i o mnie, takie cuda, żeby zzieleniały z zazdrości. W sklepie pracował wentylator, odetchnąłem sulgą. Nie znoszę upałów. Wolę trzydziestostopniowy mróz od powietrza nasyconego wrzącą wilgocią. Marta wybrała mi niedużą prezentową walizkę na suwak z kółdeczką. potem kupiliśmy satynową piżamę, niebieską w złote pasy, nie będziesz mnie zdradzał przez ten tydzień. I bawełnianą koszulkę polo. Kreczet okazał się hojny, zostało mi jeszcze sześćset złotych, Marta uparła się, żebym sprawił sobie marynarkę z niebieskiego błyszczącego rypsu. leży, jakbyś ją szył u krawca, szałowo wyglądasz. Kupiłem. Moje sztruksowe wdzianko prezentowało się jak po psiej uczcie, zwłaszcza w okolicach kołnierza i łokci. Komiwojażer wysiadający z samochodu musi przecież odpowiednio wyglądać. Zaprosisz mnie na lody? Już chciałem się zgodzić, w porę dostrzegłem napis Giokonda Boli mnie trochę gardło, powiedziałem. Mam ciekawszą propozycję. Tego. Co mi zostało, wystarczy akurat na butelkę jarzębiaku. Jarzębiak, dwa pakieciki słonych pałeczek, paczuszka biszkoptów dla Marty. Słońce spłynęło za katedrę, dmuchnął wiaterek, raj. Zwaliłem się na otomane. Marta szeroko otworzyła okno, zniknęła w kuchence szykując kieliszki i zaparzając herbatę. Znów byłbym zapomniał. Zerwałem się z otomany. Pogrzebałem w kieszeniach. Masz pięćdziesięciogroszówkę? Zajrzyj do torebki. Brzęk szkła w kuchni zaciął się na moment. Do kogo ty ciągle wydzwaniasz, Tom? Mówiłeś, że nie znasz nikogo w naszym mieście. Nie znałem. Wrócę za parę chwil. Kiedy wróciłem, butelka była już rozpieczętowana, w kieliszkach brunatnie iskrzył się jarzębiak. O, ton jaśniejszy od parującej aromatycznie herbaty. Marta pamiętała, że lubię herbatę bardzo mocną. Po czwartym kieliszku zrobiło mi się gorąco, ale nie tak jak w dzień na ulicy, tylko od środka. Marta włączyła radio. Dopadłem gałki, umknąłem z pasma emitującego koncert symfoniczny, znalazłem jazz doprawiony trzaskami i poprosiłem Martę do tańca. Miała już n, a sobie niebieski pikowany szlafroczek. Dawno nie tańczyłam. Bujasz, mała. Okręciłem ją parę razy, była wrażliwa na rytm, jarzębiak pociągnął policzki nalotem rumieńca, dodał oczom jaskrawszego blasku, tańczyła trochę usztywniona, manierycznie odchylona do tyłu, nie lubiłem tego. Chodzisz przecież na zabawy. Nie chodzę, Tom. Z jackiem byłam parę razy. Zmusił mnie. Głupio się czuję na zabawach. Rozumiesz. Końcem wskazującego palca przesunęła pobliźnie. Przestaliśmy już tańczyć. W radiu coś się zacięło. Trzaski wzięły górę. Zgasiłem. Opadliśmy, zasapani, na otomane. Nie wstając, sięgnąłem po butelkę. Napełniłem kieliszki. Bzdura, powiedziałem. Ta szurama wcale cię nie szpeci. Jesteś fajna dziewczyna. Jacyk też tak mówił. Ale jak był zły, nazywał mnie kancerą. Kancera. W szkole tak samo mnie przezywali. Podobał mi się jeden chłopak. Ja mu się też podobałam. Czułam to. Urwała na moment. Przesunęła językiem po spieczonych wargach. Zaproponował, żebyśmy się spotykali. Tylko pod jednym warunkiem w tajemnicy, bo on nie chce, żeby koledzy się z niego podśmiewali, że z kancerą. Wypiłem szybko jarzębiak. Nie poczułem pieczenia. Objąłem Martę i położyłem sobie na piersiach jej puszystą głowę. Raz Jacek się upił, powiedziała po pauzie. Dowiedziałam się wtedy, że jest ze mną, bo mam chatę, i że powinnam się nawet z tego cieszyć. Kiedy byłam mała, chciałam iść do klasztoru. A z tamtym chłopakiem? Zgodziłaś się? Tak. Kochałam się w nim. Jak się jest szpetną, nie można odstawiać ważniaczki. Raz wybraliśmy się na wycieczkę za miasto i tam spotkali nas jego koledzy. Zrobili cyrk, rzucił się na nich. Sam na pięciu, oberwał paskudnie. Już się potem nie umawiał ze mną. Właśnie wtedy chciałam do klasztoru. Umilkła. Popijałem jarzębiak i bawiłem się jej włosami. Ukręciłem mnóstwo loków. Ale już nie chcesz, spytałem. Nie, odparła. Znam z widzenia jedną facetkę, odbiera u nas listy na postę, restante. Zajeżdża białym mercedesem, raz w futrze z nurków, raz z popielic. Na każdym paluchu brylant. Gębę ma jak szympansica, nos płaski, ślepka malutkie, każdy ząb inną stronę. I zawsze przychodzi z innym przystojniakiem. Skaczą koło niej jak pieski na tylnych łapkach, mizdrzą się, po rączkach cmokają. Jasne, powiedziałem. Jak będziesz miała białego Mercedesa i parę kilo brylantów, kupisz sobie wszystko. Miłość nie jest taka znowu droga. Twoja szympansica z pewnością przechowuje w lodówce zapasik szczęścia, który wystarczyłby do obdzielenia tuzina samobójców. Marta odepchnęła mnie, usiadła. Przez chwilę myślałem, że rzuci się na mnie z pazurami. A co, warknęła. Masz lepsze propozycje? Spójrz w lustro. Atleta, metr dziewięćdziesiąt wzrostu, twarz na okładkę żurnala. Taki jak ty może sobie radzić. Baby plackiem, mężczyźni z respektem. Kiedy staniesz na nogi. Rozkręcisz się w interesach. Hajda. Ani cię zobaczę. Myślisz, że mam złudzenia? Wiem. Dlaczego mnie poderwałeś i dlaczego puścisz? Nie jestem głupia. Zgarnęłam w życiu trochę doświadczeń. Zakryła dłońmi twarz, wtuliła ją w poduszkę. Zapaliłem sporta. sinek łeczko. Obracając się, poszybowało do sufitu, potem zmieniło kierunek i otwronęło do okna. No tak, powiedziałem. Wszystko jest jasne. Wyszedłem z pudła i nie miałem gdzie się podziać. A tu trafia się dziewczę z mieszkaniem. Szpetne, bo szpetne, ale za chatę trzeba czymś płacić. Jak się nie ma ciaćków, można w innej walucie. Więc. Przestań. Zerwała się, wbiła mi w bark paznokcie. Ja wiem, że to nieprawda. Czuję. Chcę sobie wierzyć. Boję się. Chcę, żebyś ty zaprzeczył, żebyś mi dowiódł. Nic nie wiem o tobie. Milczysz albo żartujesz, nie ufasz mi. Dlaczego? Puściłem w górę kolejne kółko. Całą serię kółek, coraz drobniejszych. Mam ci opowiedzieć życiorys, co to da. Nic bardziej mylącego niż uszeregowane fakty biograficzne. Każdy wymaga komentarza, stu komentarzy. A i to nieprawda, bo człowiek się zmienia, z każdą minutą jest inny. Plotłem coś jeszcze w tym samym stylu, żeby ją uspokoić, przygasić ględzeniem. Słuchała. Skończyłem wreszcie. W gardle mi zaschło. Niech będzie i tak skinęła głową, poprawiła szlafrok, który się rozsunął, nie muszę nic o tobie wiedzieć tylko jedno nie okłamuj mnie, jesteś żonaty podkreślenie nie odparłem na to mogę ci przesiąc, ale nie myślę ja nie chcę żadnych obietnic przerwała mi, będziesz ze mną jak długo zechcesz przekonasz się. Że nie jestem natrętna. Znów zacząłem się bawić jej włosami. Rurki, pierścienie, owale, esy, floresy. Fajna dziewczyna. Tylko całkiem jeszcze surowa, bez kształtu. Kancera. Jaka znowu kancera. Gdybym spotkał tego szczeniaka z jej szkoły, pogadalibyśmy po męsku. jak buszował pod czaszką. Zamknąłem oczy. Marta zgasiła górne światło i zapaliła nocną lampę z różowym jedwabnym abażurem. Uchyliłem lewą powiekę. Zobaczyłem, że krząta się koło mojej walizki, wkłada coś do niej. Skarpety? Kiedy zdążyła je kupić? I za co? Koniec miesiąca, bez forsie, posucha kieszonkowa. Widocznie pożyczyła od koleżanki. Udało się z kreczetem. Jak na początek całkiem dobrze. Śpisz, domku? Nie odpowiedziałem. Fala leniwej niemocy obezwładniła mi wargi. Poczułem na sobie ciepłe dłonie Marty, odpinające guziki koszuli. Skąd ja to znam? Matka. Rozebrała mnie, kiedy wróciłem ze szkoły z wysoką gorączką, 39 z kreskami szkarlatyna. Rozdział drugi Twarz przesłuchiwanego jest okrągła i żółtawa jak melon. Oczy szare, spokojne, bardzo duże. Tylko oczy są ładne w tej twarzy, reszta szmelc. Porucznik drwieni bawi się czterokolorowym długopisem. Trzaska sprężynką, rysuje na karteluszku człowieczka o czerwonym nosie, niebieskich ustach, zielonych włosach i czarnych źrenicach. Panie inżynierze, odzywa się nie przestając rysować, myślę, że mamy obaj dosyć tej komedii. Przecież nie chodzi o te sto dolarów, które znaleźliśmy u pana. Wobec tego naprawdę nie rozumiem, o co mogłoby panom chodzić, mówi inżynier ciepłym, uprzejmym barytonem. O ile mi wiadomo, posiadanie Dawis nie jest przestępstwem w myśl naszego ustawodawstwa. Czy macie mi coś do zarzucenia? Wydaje pan dużo więcej, niż wynosi pańska pensja. Drwień nadal bawi się długopisem. Za auto zapłacił pan trzysta tysięcy gotówką. Dwieście dziewięćdziesiąt, poprawia inżynier. Volvo to droga marka. Czy zaoszczędził pan tę kwotę ze swoich zarobków, pyta uśmiechając się drwień. Niestety, wzdycha inżynier. Stopa życiowa w naszym kraju tak wysoko jeszcze się nie podniosła. Moja pensja wynosi niecałe pięć tysięcy złotych, mimo iż pracuję w prywatnym przedsiębiorstwie. Ktute należy do pana, wtrąca drwień należy do Zygmunta Frołka, panie poruczniku. Frołek jest figurantem wiemy to na pewno. Inżynier wykrzywia w uśmiechu blade wargi, ale oczy jego zachowują nadal spokojną powagę. Nasze prawodawstwo, mówi, nie opiera się na przypuszczeniach, lecz wymaga dowodów. Na szczęście żyjemy obaj w ustroju, który wyznaje naukowy światopogląd, a nauka nie honoruje przypuszczeń. Z dokumentów zaś wynika, że właścicielem przedsiębiorstwa, w którym pracuje, jest obywatel Zygmunt Frołek. Skąd w takim razie wziął pan pieniądze na kupno samochodu? Miałem trochę własnych oszczędności wyjaśnia inżynier. Oczywiście nie było tego dużo. Mój brat jest właścicielem gospodarstwa rolnego na ziemiach zachodnich. Zajmuje się także pszczelarstwem. Ma spore dochody. Pomógł mi. Ojciec mojej żony mieszka w Nowym Jorku. Jest obywatelem amerykańskim. Przysyła nam dolary ma się rozumieć za pośrednictwem banku PKO. Przypuszczam, że macie możliwość sprawdzania tego. Druwieni nie mówi inżynierowi, że wszystko już sprawdził. Zgadza się brat na ziemiach zachodnich, teść w Ameryce. Konto dewizowe w PKO. Inżynier otoczył się solidnym pancerzem, jak dotąd nie do przebicia. A jednak wiadomo, że kłamie. Wiadomo. Pewność dają tylko dowody. Żaden sąd nie skaże inżyniera jedynie dlatego, że porucznik Drwieni jest przekonany o jego winie. Prowadzi pan wystawne życie. Wczoraj w Grandzie uregulował pan rachunek w wysokości niemal pięciu tysięcy złotych. Czterech tysięcy siedmiuset, prostuje inżynier z żartobliwym uśmieszkiem. Czy to jest zabronione? Sądzę, że grant to uczciwy podatnik i państwo na tym ładnie zarobi. Drwienie puszcza mimo uszu ironiczne repliki inżyniera. Dorysowuje człowieczkowi niebieską brodę i czerwony cylinder. Co pana łączy z bazylim kreczytem, rzuca znienacka, wpijając się wzrokiem w żółtą twarz. Znajomość, odpowiada pogodnie inżynier. Wypijamy niekiej przy barze po szklaneczce ginu z sokiem pomarańczowym. Obaj przepadamy za tą mieszanką. Niech pan kiedyś spróbuje, panie poruczniku, prawie boski napój. Czy Bazylii Kreczet bywa w pańskiej jewili? Czasami. Mam u siebie zawsze trochę ginu i soku z pomarańczy. Bywa u pana w towarzystwie młodych ludzi? Inżynier chmurzy się, źrenice mu ciemnieją. Nie macie prawa wkraczać w moje życie intymne, rzuca sucho. Wypraszam sobie tego rodzaju aluzje. Proszę wybaczyć, mówi Drowień. Interesują nas nie tyle owi młodzieńcy, co prezenty, jakimi ich pan obdarza. Czyżby brakowało panu pomysłów? Nie rozumiem. Zawsze to samo, sweterki na zamek błyskawiczny. Inżynier milczy pokasłuje ociera wargi batystową białą chusteczką damska chusteczka oblamowana pasemkiem delikatnej koronki drwieni podnosi się z biurka. dziękuję, mówi to na razie wszystko jest pan wolny do zobaczenia panie inżynierze inżynier wstaje składa chłodny ukłon. Drowieni stempluje mu przepustkę, kładzie podpis, odprowadza do drzwi. Potem bierze słuchawkę i wykręca dwucyfrowy numer. Porucznik Drowień. Mogę wstąpić do was, towarzyszu majorze? Za kwadrans, odpowiada słuchawka. Major Krupski odkłada słuchawkę i zabiera się do studiowania jakiegoś dokumentu, ale w minutę później telefon znów dzwoni. Słucham, mówi major. Tak, to ja. Rozumiem. Bardzo dobrze. Kiedy? W porządku, zgadzam się, nie będę ich zawiadamiał. Powodzenia. Bardzo wolno kładzie słuchawkę na Widełki, jakby się zastanawiał, czy nie kontynuować rozmowy, czy nie zapomniał o czymś nader ważnym. Ale po tamtej stronie słuchawkę już odłożono. Major zaczyna przechadzać się po gabinecie. Mija biurko, szafę pancerną, okrągły jasny stolik z czterema fotelami i zatrzymuje się przy oknie, za którym w ogródku jordanowskim bawią się dzieci. Odkąd zainstalowano tam huśtawki i karuzele, nie można otworzyć okna. Wrzeszczarnia o natężeniu astronomicznej liczby decybeli, kosmodromy podczas startu. Skąd w dzieciach tyle głosu? Czy człowiek w zaraniu życia musi się wykrzyczeć, aby potem umiał panować nad sobą? Być może. Liście na drzewach kołyszą się, zapewne hula wśród nich rozkoszny wiaterek. Krupski wpuściłby go chętnie do gabinetu, gorąco tutaj i duszno, ale z dwojga złego wybiera duchotę. Hałasu niej wytrzymuje. Przyciska guzik wentylatora. Imitacja chłodu. Ciekawe, jak on wygląda. Głos ma przyjemny, głęboki. Pukanie. Do gabinetu wchodzi drwień. Prężej się. Krupski wskazuje mu fotel przy okrągłym stoliku. Jaki wynik? Żaden. Rzucaj niechętnie porucznik. Niczym nie można go speszyć. Ma odpowiedź na wszystko. Uważam, że trzeba się wziąć energiczniej za tę sprawę. Słusznie. Zgadza się Krupski. Co proponujecie? Drwieniu milczy. Przecież nie może zażądać aresztowania inżyniera, nie ma do tego podstaw ani gwarancji pozytywnego rezultatu. Inżynier nie wygląda na lękliwego i doskonale wie, że nie ma przeciwko niemu dowodów. Kowalczyk, którego przychwycono na granicy z dwoma tysiącami dolarów, ukrytych w wydrążonej rączce parasola, bierze wszystko na siebie. Zamierzał kupić w Paryżu samochód, dolary ma jeszcze sprzed wojny. Co z tego, że widywano go często w willi inżyniera? Co z tego, że inżynier postarał się dla niego o najlepszego w mieście adwokata? Ten żółto-gębyt umie dobierać sobie ludzi. Jest gładki jak lustro, nie ma za co ugryźć. Myślę, że trzeba zacząć od końca, towarzyszu majorze. Od adresatów. Już próbowaliśmy, drwień. Każdy otrzymuje tylko jedną przesyłkę i makrewnego krewnego za granicą. Jak ich zmusić do powiedzenia prawdy? Wiedzą, że nic im nie możemy zrobić, jeśli będą milczeli. Fakt, przyznaje porucznik. Są doskonale zorientowani. Trzeba wzmóc obserwacje, ustalić dalszą drogę przesyłek. Obstawić równocześnie wszystkich adresatów. Akcja na wielką skalę, mówi w zadumie major Krupski. Co dzień przychodzi po kilkadziesiąt przesyłek, każda na inny adres. Nie wszystkie organizuje inżynier. Część rzeczywiście pochodzi od krewnych. Zaczekajmy z tą akcją, poruczniku. Na co? Tymczasem obserwujcie inżyniera i ludzi z jego otoczenia. Ale dyskretnie. Niech odniosą wrażenie, że daliśmy im spokój. Uwierzą? Przecież wiedzą, że nie mamy dowodów. Inżynier jest pewien, że nie damy mu rady. Ufa swojej inteligencji i talentom organizacyjnym. Na co liczycie, towarzyszu majorze? Krupski uśmiecha się leciuteńko. Jeśli dojdą do wniosku, że pasujemy. Nabiorą większej pewności siebie, odpowiada po pauzie. A człowiek pewny siebie musi w końcu popełnić błąd. Drwień wzrusza ramionami. Nie lubi defensywy, oczekiwania biernego w okopach. Woli atak. Szturm na całego, od czoła i z flanków. Ale decydujący głos należy do majora Krupskiego. Krupski zaś nabija fajkę tytoniem wiśniowej amfory. Tym super aromatycznym rozpala i w gabinecie rozchodzi się zapach miodu, kadzidła, polnych kwiatów. Błękitnawe kłęby szybują pod sufit. Możemy długo na to czekać, mówi Drowień. Cały kraj zawalony już jest francuskimi swetrykami. Komisy trzeszczą. Pan inżynier zgarnia astronomiczne miliony i śmieje się z nas w kółak. Uważa, że obmyślił przestępstwo doskonałe. Gdybym mógł decydować. Co wówczas Krupski atakuje sufit kolejną tralierą kułębów Zamknąłbym całą ferajnę rzuca sucho drwień. Tak długo bym ich madlował, aż poczuliby skruchę. Są sposoby na wywołanie skruchy u najtwardszych. Nie lubię amerykańskich kryminałów. Pogodnie uśmiecha się Krupski. Ale czytałem kilka i domyślam się, o co wam chodzi. Nie wolno, drwień. Najpierw dowody, potem akcja, tylko taka kolejność. Jak uważacie, towarzyszu majorze, mówi chłodno drwień i podnosi się z fotela. Przypuszczam, że wkrótce zabierze od nas tę sprawę komenda główna. Nie przyniesie nam to zaszczytu. Major nie odpowiada. Druwień prężyj się. Potem opuszcza gabinet, waląc obcasami w wyfroterowaną do złotego blasku posadzkę. Na tyle tylko może sobie pozwolić. Mikrodemonstracja. Krupski starzeje się. Jeszcze rok temu był znacznie energiczniejszy. Ma prawo zacząć myśleć o emeryturze. Upoważnia go do tego wiek i lata służby. Samo doświadczenie już nie wystarcza. Trzeba energii i zdecydowania. Zwłaszcza. W sprawach zawiłych i na tak wielką skalę trzeba operatywności, tempa, szybkich i śmiałych decyzji. Drwień dałby sobie radę z inżynierem, gdyby miał swobodę działania. Dowody? Inżynier sam by ich dostarczył. Dżentelmeńska rozmowa z takim trwaniakiem to gadanie do obrazu. Gdyby zamknął całą ferajnę, interes zacząłby się sypać. Czy to nie dowód?